And Satoshi's solution was, his observation was, you're working as hard as you can for a currency that's being consistently debased by someone behind that curtain. And if you work your entire life and you make every sacrifice, they can still take everything you've done from you in 12 months if they wish to just turn the dial to the left hard enough. You're right. And once you realize that, you realize that there's no Bitcoin, not an inflationary currency. Bitcoin is a deflationary currency, which is viral and getting stronger. No właśnie, patrzcie, co trzeba robić, chłopaki. Swoją pracę, ciężką pracę, zapierdalasz ciężko i co potem robisz? I potem dostajesz złotówki czy dolary. I te dolary przez rząd są tak dewaluowane, że one z dnia na dzień, z roku na rok mają coraz mniej wartości. I ty będziesz całe życie oszczędzał i tak chuja z tego będziesz miał. Starczy ci tylko na to, żeby mieć na jedzenie i na picie i na takie rzeczy. Po prostu wszystko, co zarabiasz, nie oszczędzaj pieniędzy nigdy i wyłącznie w dolarach czy złotówkach czy w jakiejkolwiek euro walucie. Oszczędzaj w Bitcoinie. Po prostu zobacz sobie ten kanał, sobie subskrybuj, oglądaj wszystkie filmy Michaela Saylora, Swan Bitcoin, taki fajny kanał ogólnie o Bitcoinie. Mądrzy ludzie tu się wypowiadają, mądre rzeczy mówią. To samo co w książce tej Standard Bitcoina, tam gdzie się mam. No nieważne. Bardzo mądre rzeczy. Polecam. Dobra, jak mówi o Bitcoinie, no to trzeba coś kupić, prawda? Bitcoina kupuję raz w tygodniu, kupiłem przedwczoraj, no to kupimy dzisiaj Algo. Algoranda. Wchodzisz na tuk.pl, patrz, cyk. Bezpiecznie i prosto przelewem bankowym lub kartą. Ja przez pierwszą kartą sobie już zasiliłem, to masz numer jeden, po prostu na samej górze. Zonda. Zakup i sprzedaż krypto za PLN. Gotówkę wypłacisz w bankomacie na kartę lub na konto bankową. Cyk. Wpłaciłem przed chwilą PLN, mam PLN-y, tysiaka sobie wpłaciłem i kupię Algoranda. Potem tego Algoranda od razu wysyłam na swój portfel w kilka sekund. Bardzo tanie, to kosztuje parę centów. Na zondzie co ja kupuję? Algoranda. Od na górze. Ethereum, XRP, czyli Ripple. Ethereum, Ripple, Algorand, Cardano. Te cztery mocno właśnie na zondzie kupuję. Bardzo tanie przelewy. Wysyłasz to, cyk, zabierasz Algorand. O, może pokażę na tym. Co kupujemy na zondzie? Cały czas i regularnie. Wpłacam pieniądze zwykłe i wysyłam. Czyli tak o. Ethereum, Ripple, Cardano i Algo. Mocno. A to ma też, ale to dobra. Ja kupuję te cztery tam i wysyłam cały czas na swój portfel. To dobra, to przechodzimy i kupujemy. Cyk. Mamy tysiaka, czekaj, teraz zobaczymy. Algo do PLN, szybka transakcja. Za wszystkie PLN-y, które mam. 1050, no. Ponad 200 dolców. Dostanę 875 Algo. Patrz, kupione. I teraz biorę sobie tylko swój adres Algoranda. Znajduję sobie go. Scan Algo. Cyk, to jest mój adres. Kopiuję sobie ten mój adres. Cyk. Skopiowany i wysyłam po prostu portfele. Wchodzimy. Portfel Algo. I dajemy wypłatę. O, mam tu tysiaka. Cyk, wszystkie Algo wypłać na adres. A, już mam tu zapisane. Cyk. I wysyłam. Muszę iść tylko po telefon. I wysyłam. No. I w tym momencie, czekaj, tu. Cyk. I w tym momencie poszło i to poszło na portfel taki, do którego w ogóle nawet nie mam dostępu. Proste. Teraz sobie tylko tutaj dopiszę, że kupiłem, no już poszło, dobra, pim, poszło. Zapisuję sobie tylko, że za 200 dolców kupiłem Algo więcej, czyli już wydałem 2200 na Algoranda, a sztuk będę miał, ile ja kupiłem tego? 875 Algo. Czyli tutaj 875 dodamy. Czekaj. To się równa to dodać. Siku mi się chce. Zaraz się zasikam. 967. Dobra. No i zajebiście. Dobra, kończę. Bardzo fajna książka. Factfulness. Dlaczego świat jest lepszy niż nam się wydaje? Tutaj dużo jest obalanych takich mitów, gdzie dalej ludzie myślą, że na przykład w Afryce jest strasznie źle, albo tam gdzieś, albo już nie wiadomo co. To jest obalane. To jak przeczytasz tą książkę, będziesz pozytywnie do świata nastawiony i będzie super. Dobra, ja muszę kończyć. Bo się zasikam. Na razie, cześć.